Wrócił podobno z zagranicy. Młodszy syn Kitusów. Synku. Syneczku, wróciłeś. Ponoć był cały ten czas w Szwajcarii na leczeniu. W dopie były głównowidział. I mówią, że coś z głową ma nie tak. Pamięć stracił. No jak? A czy on przypadkiem nie był podobny do mnie? Nie trzeba naupać drzewa albo węgla przynieść? Kochany mój, jesteś wreszcie. Spałaś, mamo? A po cóż miałabym spać o tej porze? Byłam trochę po krótku, a teraz siedzę tu i się martwię. Możesz mieć mnie codziennie, nawet jeśli ożenisz się z tą karlicą. Twój ojciec fiksował. Umarł? Umarł. Tylko nie on, ale jego starszy brat. Nie powinieneś był tu przyjeżdżać. Do Eterli. Kocham cię. Nic się nie zmieniłeś. Nie jestem twoim bratem. Dosyć! Jest pan zatrzymany z powodu podejrzenia o zabójstwo. Ja nie jestem tą osobą, za którą mnie bierzecie. To znaczy kim? Już nawet od czasu liceum chyba ta opowieść krąży po mnie. Takiego, o takim bohaterze, który tutaj się pojawia. No i w związku z tym mogę powiedzieć tylko, że to jest coś bardzo przemyślane i bardzo moje, może bardziej niż te filmy animowane, które nawet robiłem, bo on jest sumą większej ilości rzeczy, które też z dłuższego czasu tam się jakby wszystkie zebrały. Gdzieś zaczęło się od jakiegoś snu, który miałem jeszcze w liceum, potem innego snu, który miałem już po studiach. To się złożyło w jakąś opowieść, którą drukowałem w piśmie Kino. Potem w czasie montażu Lasu wróciłem do tego pomysłu w rozmowach z montażystką.